transfer zasiłku dla osób bezrobotnych. Jak długo może trwać, w jakiej wysokości i która instytucja go wypłaca? O tym wszystkim dowiecie się właśnie w tym filmie. Zapraszam. Tak, tym filmem zakończymy serię dotyczącą formularza U2 i transferu zasiłku dla osób bezrobotnych. Dlatego tak szybko przypomnę Wam, że transfer zasiłku może trwać maksymalnie przez 3 miesiące. Jednak przepisy unijne dopuszczają sytuację, w której zasiłek przedłużany jest o kolejne 3 miesiące, tylko tutaj musicie uzyskać zgodę instytucji, która Wam przyznała prawo do zasiłku i wydała zgodę na transfer. A w jakiej wysokości uzyskujecie transferowany zasiłek? Taki, w jaki został przyznany. I pamiętajcie, transferowany zasiłek wypłaca Wam zagraniczna instytucja, która przyznała Wam to świadczenie. Dzięki za oglądanie i oczywiście czekamy na Wasze pytania, komentarze i lajki. Do zobaczenia.